Leszno będzie miało swój ogród deszczowy. Powstanie przy ulicy 17 stycznia naprzeciwko Alei Gwiazd Żużla w miejscu, gdzie od 2 lat znajduje się Niecka, do której spływa nadmiar wody deszczowej. Ogrody deszczowe coraz częściej zaczynają gościć w polskich miastach. Ich zadaniem jest zbieranie wody deszczowej i jej stopniowe oddawanie do ekosystemu. Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa do kanalizacji z chodników, ulic, parkingów i placów, co zwiększa ilość wody w otoczeniu, zapobiega obniżaniu poziomu wód gruntowych i lokalnym podtopieniom w trakcie gwałtownych opadów. Sadzone są w nich szczególnie rośliny hydrofitowe, odporne na zalewanie i okresy suszy, mające zdolność do przechwytywania, zatrzymywania i rozkładania szkodliwych substancji w kłączach lub korzeniach. Ze względu na coraz częstsze susze, ziemia nie chłonie dobrze wody i ta głównie trafia do kanalizacji. Tymczasem ogród deszczowy wchłania 30-40% wody więcej niż trawnik o podobnych wymiarach. Niecka przy ulicy 17 stycznia ma zostać pogłębiona o kolejne 50 cm, a całość zostanie obsadzona roślinnością, która poza spełnianiem zadania poprawi też estetykę tego miejsca. Zadanie jest częścią projektu Zielone Leszno, na które miasto otrzymało unijne dofinansowanie. Miasto przeznaczyło na to zadanie 1 522 926 zł, tymczasem złożone oferty są znacznie niższe. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Najwyższa oferta opiewa na 768 300 zł, najniższa leszczyńskiej firmy Spirea na 513 455 zł. Wydział Inwestycji zapoznaje się z ofertami.